Korpus Pomocniczy Domu Kopernika zaprasza na świąteczny bazar w sobotę 16 listopada w godzinach od 9 do 14. Wyroby rękodzieła artystycznego, biżuteria, książki i zabawki oraz wypieki domowe, gorące dania, kawa, herbata i pączki. Loteria. Parafia świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze w roku jubileuszowym zaprasza na sympozjum pod tytułem Współcześni Polacy, ich tożsamość i znaczenie dla świata, poświęcone dwóm wielkim Polakom, świętemu Maksymilianowi Kolbe i błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Zawiadamiamy Państwa o wykładach pod tytułem Boże Miłosierdzie – Ratunkiem dla świata, które wygłosi ksiądz dr Grzegorz Bliźniak, założyciel i przełożony generalny Stowarzyszenia Misjonarzy Jezusa Miłosiernego, mającego za cel głoszenie orędzia Bożego Miłosierdzia przekazanego przez świętą siostrę Faustynę. Prelekcje odbędą się w niedzielę 17 listopada w kościele świętego Kazimierza w Toronto po mszach świętych o godzinie 8, 11, 13 i 19 oraz od czwartku 21 do niedzieli 24 listopada w kościele świętego Ducha przy 650 Essa Road w Barrie. Katolickie Studio Młodych zaprasza na 24 Festiwal Piosenki Religijnej w dniach 23 i 24 listopada w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. W konkursie festiwalowym wystąpi ponad 20 utalentowanych wykonawców, a swoim świadectwem wiary i śpiewem podzieli się gość z Polski, Beata Bednarz, z zespołem, która współpracowała z wieloma polskimi piosenkarzami. Chór dziecięcy Stokrotki z Hamilton zaprasza na swój kolejny doroczny bankiet w sobotę 23 listopada o godzinie 18.30 w sali Domu Polskiego przy 4 Solidarność Place obok kościoła świętego Stanisława Kostki. Do tańca gra zespół Relax. Gorąca kolacja z deserem. Prezes i kuratorzy Fundacji imienia Władysława Reymonta zapraszają na uroczystość rozdania stypendiów w niedzielę 24 listopada o godzinie 3.30 po południu w sali Grupy Pierwszej Związku Polaków w Kanadzie przy 2282 Lakeshore Boulevard West w Toronto. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Żegnając się, życzę Państwu udanego i słonecznego weekendu. Do zobaczenia.